Czysty nos to ważna sprawa nie tylko w okresie przeziębień. Nie, to nie będzie reklama kolejnego cudownego specyfiku. W Formule 1 mówi się, że ważniejsza od takiej czystej prędkości jest umiejętność trzymania się z dala od kłopotów. Dowiezienie samochodu do mety w jednym kawałku nabrało jeszcze większego znaczenia, bo zaczęły obowiązywać tak zwane limity budżetowe. To doskonały moment, żeby przyjrzeć się temu, co i ile kosztuje oraz który z kierowców może pochwalić się najniższym rachunkiem tych dodatkowych kosztów. Jeżeli jesteście ciekawi, co dla Was przygotowałem, to tradycyjnie polecam, nie oddalać się od odbiorników. Zostańcie ze mną. Jest niedziela, 19 września, Daniel Biały, Echa Padoku. 30 milionów dolarów, tyle według zestawienia przygotowanego przez użytkowników serwisu Reddit, kosztowały dotychczasowe tegoroczne przygody kierowców Formuły 1 na torze. Zaznaczam, że w tym zestawieniu nie były brane pod uwagę koszty jednostek napędowych, bo te bardzo trudno jest ustalić. Różnice między poszczególnymi producentami są dość znaczne. Te wszystkie wyliczenia oparte są o szacunkowe koszty budowy poszczególnych elementów. Nie wiadomo, czy samej budowy, czy projektu i budowy, tutaj również te wartości mogą się różnić, ale oszacowano to na podstawie takich ogólnodostępnych informacji. Tak na przykład kompletny monokok to koszt około 675 tysięcy dolarów. Przednie skrzydło 170 tysięcy dolarów, podłoga 70 tysięcy. Boczne sekcje aerodynamiczne 93 tysiące. Zobaczcie, 70 tysięcy, podłoga, która jest dość dużym elementem, 93 tysiące kosztują te boczne elementy aerodynamiczne, ale to wszystko z uwagi na ilość roboczogodzin potrzebnych do zbudowania takich elementów. Te boczne sekcje są bardzo skomplikowane. Wymagają zdecydowanie większej ilości pracy, stąd te różnice. Pełne zestawienie postaram się teraz pokazać Wam na ekranie, znajdziecie je również w opisie do tego filmu, choć kwoty, tak jak powiedziałem wcześniej, są szacunkowe i mogą różnić się w zależności od zespołu. Dla przykładu koszt budowy elastycznego tylnego skrzydła może być o kilkadziesiąt procent wyższy od kosztu budowy takiego standardowego skrzydła. Wszystko ze względu na złożoność elementu i zastosowane materiały, o czym mówiłem, to zestawienie Reddita daje świetny obraz tego, jak mocno poszczególni kierowcy potrafią trzymać się z dala od kłopotów. Na szczycie tego zestawienia nie kto inny jak Max Verstappen. Aż trudno uwierzyć, że z tak dużą ilością przygód na torze jest aktualnie liderem klasyfikacji mistrzostw. Rachunek nieco ponad 4 miliony dolarów nie wygląda najlepiej, ale dopóki ta agresja Maxa Verstappena na torze daje dobre efekty w postaci bycia pretendentem, kandydatem do walki o mistrzostwo, myślę, że nikt w Red Bullu nie będzie robił mu z tego powodu żadnych problemów. Druga pozycja w rankingu przypada debiutantowi i nie jest to Nikita Mazepin, ale jego partner zespołowy. Dużo mówiło się o tym, że to Nikita rozrabia na torze, ale ten rachunek jak na razie zdecydowanie większy wygenerował właśnie Mick Schumacher. Młody Schumacher nazbierał w rachunkach ponad 3 miliony 200 tysięcy dolarów, a cały zespół dopłacił do duetu, o którym Martin Brundle jeszcze niedawno mówił, że to jakby ślepy prowadził ślepego, ponad 4 miliony dolarów, co aktualnie stawia amerykański zespół na najniższym stopniu tej klasyfikacji destruktorów Mistrzostwa Świata Niszczycieli Formuły 1. A jak na tle tych dwóch młodych kierowców, którzy są w Hasie, wygląda Yuki Tsunoda? Całkiem solidnie. Tuż poza pierwszą piątką z wynikiem prawie 2,3 miliona dolarów. To właśnie z tego powodu japoński kierowca jeszcze niedawno dziwił się, że Red Bull zdecydował się przedłużyć z nim współpracę, bo przecież on wygenerował naprawdę bardzo duże koszty. I to się w tym przypadku potwierdza, natomiast tutaj ten rachunek może być przekazany do Sakury, za to wszystko może płacić Honda, więc Red Bull może lekko umywać od tego ręce. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy Tsunodzie, bo jego niewybredne komentarze z ostatniego weekendu dotyczące Roberta Kubicy po pierwsze zostały zauważone, po drugie przelały czarę goryczy bądź czarę cierpliwości. Peter Windsor powiedział wprost, że takie zachowanie ze strony młodego kierowcy, który nie osiągnął nic na to, że nie pokazał nic w tym sezonie godnego uwagi w stosunku do dużo bardziej doświadczonych kierowców, jest przejawem totalnego braku szacunku i to już stawia go w bardzo niedobrej sytuacji do tego, żeby znaleźć sobie miejsce w Formule 1 bez umiejętności, z taką bezczelnością w komentarzach. Tutaj jest jeszcze sporo do pracy, jeżeli chodzi o młodego Tsunodę. Z kolei David Coulthard powiedział, że Tsunoda powinien spakować ten swój malutki plecaczek i wrócić tam, skąd przyszedł. Bardzo ostry i dość nietypowy, niespodziewany komentarz od osoby, która jest przecież nadal blisko związana z obozem Red Bulla.
Czyżby to był ostatni dzwonek dla młodego Yukiego Tsunody? Być może tak, Yuki Tsunoda może czuć się pewnie, bo dostał kontrakt, ale Yuki Tsunoda może mieć też krótką pamięć, nie tylko niewyparzony język, ale też krótką pamięć, bo kontrakt z Red Bullem wcale nie gwarantuje tego, że Yuki w przyszłym sezonie, przez cały ten sezon, będzie w fotelu wyścigowym. Pierwszą trójkę tego niechlubnego zestawienia zamyka Valtteri Bottas, może po części nie ze swojej winy, ale kto jest po tej drugiej stronie tabeli? Niespodzianki nie będzie. Doświadczenie bierze górę nad młodością. Fernando Alonso wygenerował jedynie 170 tysięcy dolarów dodatkowych kosztów. Przednie skrzydło uszkodzone w Monako i to wszystko, jeżeli chodzi o Fernando Alonso. Ciekawostką jest też to, że Fernando Alonso obok Mika Schumachera jest jedynym kierowcą, który w tej chwili nie posiada na swoim koncie żadnych punktów karnych. To jest dowód na to, że to doświadczenie naprawdę procentuje. Patrząc z tego punktu widzenia, Alpine może być bardzo zadowolone, bo o pozycję wyżej od Fernando Alonso znalazł się zdecydowanie młodszy Esteban Ocon z kwotą dwukrotnie wyższą, ale mimo wszystko to daje francuskiemu zespołowi najniższy rachunek z całej stawki, nieco ponad pół miliona dolarów ten rachunek dodatkowych kosztów. Nad Oconem znajdują się takie nazwiska jak Vettel, Ricardo, Raikkonen, Perez, co pozwala jeszcze raz stwierdzić, że posiadanie doświadczonego kierowcy się opłaca i to ma wiele znaczeń w tym kontekście. Mimo tego 60 zespołów ma już przy swojej nazwie kwotę powyżej 3 milionów dolarów, co pokazuje, że te głosy ze strony szefów zespołów mówiące o tym, że konieczne jest znalezienie jakiegoś rozwiązania, które pozwoli w przypadku tak dużych uszkodzeń wyjść poza ten limit budżetowy, jest dla nich ważne i musi zostać znalezione, żeby to można było rozliczyć poza limitem budżetowym, żeby to nie uderzało bezpośrednio na przykład w prace rozwojowe. Dotychczas najbardziej kosztownym wyścigiem w sezonie była Imola. 6 milionów powędrowało w powietrze w postaci tego rozbitego włókna węglowego. Najspokojniej było natomiast w Portugalii. Przednie skrzydło i boczne sekcje w samochodzie Kimiego Raikkonena, rachunek około 300 tysięcy dolarów. Powiedziałem, że posiadanie doświadczonego kierowcy się opłaca i do takiego wniosku na pewno już dawno doszedł Lawrence Stroll, decydując się na zatrudnienie Sebastiana Vettela. W tym tygodniu dostaliśmy kolejne potwierdzenie, że chce iść w tym kierunku. Sebastian Vettel zostaje zespołem Aston Martina. Było tutaj trochę znaków zapytania. Był też gdzieś Robert Kubica w tle tej całej historii. Ja sam mówiłem, że są wątpliwości, jeżeli chodzi o Sebastiana Vettela, a te wątpliwości wynikały tylko z faktu, że 15 września mijał ten termin skorzystania z opcji bądź wykluczenia takiej opcji zapisanej w kontrakcie, a nie było żadnych sygnałów ze strony ani Aston Martina, ani Sebastiana Vettela, że ta współpraca będzie kontynuowana. Teraz wszystko stało się jasne. Sebastian Vettel zostaje. Być może w tle były gdzieś te kwestie związane z aktywnością Sebastiana Vettela poza torem, aktywnością związaną z kwestiami ochrony środowiska, bo dość niespodziewanie w ostatnim czasie Lawrence Stroll zabrał głos w tej sprawie i powiedział: ja nie wiedziałem, że dla Sebastiana te kwestie są tak ważne, ale one nie mają żadnego wpływu na naszą operację wyścigową, więc być może coś w tym temacie było. Sporo plotek dociera również z Włoch, nie tylko ze sprawą nowej jednostki napędowej, którą Ferrari może wprowadzić w czasie weekendu wyścigowego w Turcji. Zanim jednak o jednostce, kilka słów o tarciach, jakie mają mieć miejsce w obozie Ferrari pomiędzy, tutaj zaskoczenie, Charlesem Leclerciem i Matteo Binotto. Jeden z włoskich serwisów pisze, że sytuacja mocno wymknęła się spod kontroli na Monzy. Dała o sobie znać już tak na zewnątrz, wyszła poza te zamknięte gabinety, gdzie miało dojść do takiej dość głośnej utarci słownej pomiędzy młodym kierowcą a szefem zespołu. Całą sytuację miał dość szybko uciąć, rozładować menadżer kierowcy, Nicolas Todt. Wspomniana scena miała się rozegrać zanim Leclerc zgłosił problemy żołądkowe. Włosi podejrzewają, że to właśnie ta kłótnia, taka dość mocna, dość ekspresyjna, mogła być przyczyną tych problemów Charlesa Leclerca z żołądkiem, z nudnościami. Za tym wszystkim mógł stać właśnie stres wywołany tą sytuacją, która, jak sugerują, ciągnie się już od pewnego czasu. A o co poszło? Tutaj znowu podeprę się doniesieniami włoskiej prasy, w skrócie o Carlosa Sainza i o decyzję zespołu, że to uwagi Hiszpana, a nie Leclerca, będą w pierwszej kolejności brane pod uwagę przy wprowadzeniu zmian w samochodzie. Dlaczego? Ano dlatego, że te uwagi techniczne, takie typowo inżynieryjne, pochodzące od Sainza, mają być zdecydowanie bardziej wartościowe, bardziej konkretne, bardziej merytoryczne, a co za tym idzie, bardziej skuteczne, jeżeli chodzi o poprawę osiągów tego samochodu. Czyżby ten złoty chłopiec Ferrari powoli zaczął
tracić swój blask, ten połysk, który do tej pory pozwalał Ferrari naprawdę dobrze wyglądać mimo słabego zaplecza technicznego. Ja całą historię brałbym trochę przez grube sito i przez palce, ale warto w najbliższych dniach wsłuchiwać się w wypowiedzi zarówno Matthew Binotto, jak i Charlesa Leclerca, czy tam nie pojawią się jakieś sygnały, które będą potwierdzały, że ta historia opisana przez włoskie media rzeczywiście ma w sobie ziarno prawdy, a może ta wypowiedź Matthew Binotto, dość nietypowa, dotycząca tego, że to Ferrari jest najważniejsze niezależnie od wszystkiego, która padła w trakcie weekendu wyścigowego na Monzy, to już jest taki sygnał, że coś jest na rzeczy. Czyżby zauroczenie minęło? No gdyby tak było, to byłbym zaskoczony. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak Włosi prowadzą tą operację wyścigową od lat, nic tak naprawdę nie jest w stanie nas zaskoczyć. Zepsuć tak dobrą współpracę jakimiś niewłaściwymi decyzjami, pochopnymi decyzjami jest bardzo łatwo. Odbudować to zaufanie zdecydowanie trudniej. Wracając do silników, to Ferrari ma liczyć na zysk 10 do 15 koni mechanicznych, co pozwoliłoby wskoczyć przed Renault, a tuż za tą wielką dwójkę. Dużo ważniejsze jednak wydaje się sprawdzenie tej nowej konstrukcji jednostki napędowej, szczególnie tej części elektrycznej przed tym nowym otwarciem sezonu 2022, gdzie Ferrari zaczęło projekt jednostki napędowej od białej kartki. I tutaj właśnie mają być te nietypowe, bardzo agresywne, bardzo innowacyjne rozwiązania, szczególnie w tym obszarze układu hybrydowego. Pierwsze próby, pierwsze odpowiedzi mieliśmy dostać na Monzy, natomiast było pewne opóźnienie. Te silniki na łóżkach testowych nie wykonały jeszcze, nie przejechały tej odpowiedniej, bezpiecznej ilości godzin, dlatego zdecydowano się to wszystko opóźnić. Debiut przełożono, tak jak powiedziałem, na Turcję lub na Stany Zjednoczone. Nowa konstrukcja ma być lżejsza. Zastosowano tam zupełnie nowe materiały, bardziej niezawodna oraz wyposażona w zupełnie nowy układ elektryczny. Zmiany mają być tak obszerne, że konieczna była przebudowa całej elektryki wokół, całej jednostki napędowej. Problem według włoskich mediów ma być też w obszarze transportu tej jednostki napędowej. Ze względu na zastosowane tam nietypowe rozwiązania układu elektrycznego, ta jednostka musi być od teraz transportowana jako dobro niebezpieczne, towar niebezpieczny, co oznacza stertę dodatkowych papierów, ale też odpowiednie podejście logistyczne. Co oni tam wymyślili, Bóg jeden raczej wiedzieć, ale gdyby Ferrari mogło być zasilane rozczarowaniem włoskich kibiców, to myślę, że kolejne lata z mistrzostwem mają w kieszeni. Kończąc temat, warto wspomnieć to, o czym pisał Dieter Rehnken, jeżeli chodzi o jednostki napędowe. Wbrew temu, co się ostatnio mówiło, że te rozmowy dotyczące nowych jednostek napędowych weszły w obszar jakiegoś przełamania tych wszystkich kwestii spornych, to nadal tych kwestii ma być tam bardzo dużo. Znalezienie tej właściwej receptury na jednostkę napędową będzie wymagało dodatkowego czasu, ale za tym znalezieniem nie kryją się jak do tej pory szefowie zespołów, ale szefowie koncernów. Szefowie koncernów Mercedesa, Ferrari, Renault oraz Christian Horner jako człowiek, który reprezentuje w tej chwili interesy Red Bull, Powertrains oraz tych wszystkich producentów, którzy z Red Bullem chcą nadal, czy chcą iść w współpracę, chcą być w Formule 1. Gdzieś w tle nadal jest Honda, która mimo że odchodzi, to myśli już o tym, żeby wrócić. Dzisiejsze wydanie zakończę dwoma dość ciekawymi wypowiedziami. Jedna padła z ust Toto Wolffa, który powiedział, że George'a Russella trzeba będzie nieco utemperować, trzeba będzie go obwarować warunkami i odpowiednio ukierunkować przed tym pierwszym sezonem w samochodzie Mercedesa, pierwszym sezonem jako partner Lewisa Hamiltona. To ma być dla Russella według Toto Wolffa czas na naukę, na zbieranie doświadczenia, a nie na bezpośrednie pojedynki. Druga wypowiedź Helmuta Marko, który powiedział po tej dość dużej krytyce ze strony Pierre'a Gasly'ego, że wzięto Pereza, a nie jego, czy przedłużono Pereza, a nie wzięto pod uwagę jego wyników, że to wszystko zostanie Gasly'emu wkrótce wynagrodzone czy zrekompensowane. Ale bliżej tym wypowiedziom przyjrzymy się, czy poświęcimy im czas w kolejnym wydaniu magazynu EH Paddocku. Za dzisiejszy czas bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za te wpłaty, które się pojawiają pod odcinkami. Nieduże, tak jak chciałem, ale one bardzo cieszą, one dodają dodatkowej chęci do tego, żeby tworzyć dla Was, żeby zbierać takie materiały krótko, zwięźle na temat i tej zasady będę się trzymał. Na dzisiaj to wszystko, życzę Wam dobrej niedzieli, trzymajcie się i do zobaczenia.